Proszę Państwa, podobno singlom najtrudniej jest właśnie w święta i o tym sobie porozmawiamy z singlami, troszkę z odzysku, ale też nie do końca i z Anną Guzior-Rutyną, swatką i coachem relacji. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Karolina Pisarek, oczywiście modelka, i Mariusz Jakubowski, uczestnik 9. edycji Top Model, czyli też model. Też model. Aniu, napisałaś e-booka Jak przeżyć święta, gdy jesteś singlem. To jak je przeżyć? Przede wszystkim radośnie i poczuć magię świąt, czyli nie dołujemy się, że jesteśmy singlami, tak? Tylko po prostu jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Staramy się wybaczyć sobie, wybaczyć, bo wielu singli już jest po jakichś przejściach, tak? Czyli staramy się wybaczyć byłemu partnerowi. Czujemy tą magię, koniecznie warto obejrzeć Kevina, tak? Ale jak ciocia nas przy stole online, no właśnie, na przykład zapyta. Ania powiedziała się o jednym temacie, ale z drugiej strony milion pytań. No. A kiedy chłopak, a kiedy ta miłość i te życzenia, a potem jak już się jest na przykład w związku, to kiedy ten ślub, i jest tych pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one są trudne tak naprawdę. A jakie trudne? Napisałam w drugiej części. Oczywiście są dwa wyjścia. Kiedy pytają nas, wiadomo, kiedy już kogoś tam przeprowadzisz, babcia szantażuje, że chciałaby tam wnuki zobaczyć i tak dalej jeszcze, bo to tak różnie wygląda, no to możemy to ubrać w żart, czyli na zasadzie, że no mamo, jeszcze nie spotkałem takiej, ja bym chciała, żeby ona wyglądała tak jak tutaj Karolina, tak, gotowała jak Magda Gessler, tak, i była rodzinna jak... Ja myślę, że wszystkie Polki są piękne. Oczywiście, to ta dyplomacja. Więc z jednej strony tak, a z drugiej, kiedy wiemy, że no, na naszą rodzinę to nie podziała, to możemy wcześniej przygotować się na to. Czyli dzwonimy do mamy, babci, cioci i tak dalej i wcześniej mówimy po prostu, że dla nas to jest trudne, nie chcemy odpowiadać i bardzo prosimy, żeby nikt nie czuł się urażony, nie zadawajcie mi takich pytań. Czyli wcześniej wytrącić ten miecz z dłoni napastnika. No tak, musimy się przygotować. Może w tym roku będzie zdecydowanie łatwiej, bo ze względu na ograniczoną liczbę osób będzie mniej cioć na tych wigiliach. No ale ja myślę, że kto chce, to tak zapyta, więc warto się przygotować. Albo żart, albo druga forma. Karolina, u Ciebie te święta będą wyjątkowe właśnie. Bardzo wyjątkowe, dlatego że już za niedługo jadę do swojego rodzinnego miasta i bardzo się cieszę, bo mogę w końcu spędzić z moją rodziną. Rok temu spędziłam i w tym roku. Wiadomo, że bardzo dużo podróżuję, nie mam przy sobie rodziny, więc te święta będą przepiękne. Nie ma to jak rodzina tak naprawdę. W moim przypadku ja to bardzo doceniam, takie śniadanie, obiad, a tym bardziej zasiąść do wigilijnego stołu. Ja nie chcę zbyt bardzo grzebać w Twoim życiu prywatnym, ale... Czy kiedykolwiek były zadawane tego typu pytania właśnie? Moja rodzina jest bardzo wyrozumiała. Oni wiedzą, że na pewne tematy mają nie wchodzić. Natomiast mój tata czasem powie coś tam, o, a kiedy wnuki? No. Jeju, i Karolina, ile masz lat, przypomnij? Ja mam 23 lata. Tato Karoliny, no nie za wcześnie. O, właśnie, nie za wcześnie. Normalnie ostatnie święta spędzałaś razem ze swoją drugą połówką również, prawda? Ostatnie święta akurat byłam świeżo po rozstaniu, więc spędzałam z moją rodziną i miałam największe wsparcie, jakie tylko mogłam mieć. To było takie pierwsze zderzenie właśnie z tą rzeczywistością singla na święta i szczerze mówiąc, gdyby nie moja rodzina, pewnie przeżyłabym to gorzej, a tak po prostu wspominam ten czas bardzo dobrze. Mariusz, ty jesteś świeżo po rozstaniu. Jak sobie, wydaje ci się, poradzisz sobie w tej sytuacji i w te święta? Ja sobie dobrze poradzę, w sensie ja sobie dobrze poradzę, myślę, że bardziej martwię się o swoją byłą drugą połówkę, bo to było to trudne. Natomiast u mnie to jest też troszeczkę inaczej, bo u mnie nie ma takiego ciśnienia. U mnie właśnie rodzina jest taka na tyle otwarta, zresztą, że to babcie namawiały i mówiły, słuchaj, położyj sobie po podróży. Jak już miał około 30, to wtedy możesz myśleć i to... Troszkę się śmiałem z tego, ale gdzieś tam już jak człowiek kończy te 26 lat, myśli sobie, no ta babcia chyba miała rację, jedna i druga zresztą, więc u mnie jest to tak troszeczkę luźniejsza sprawa, nie ma takiej presji, a kiedy przyjdziesz z kimś albo coś takiego. Ale takie pytania w ogóle się nie pojawiały, tak? Znaczy czasami się pojawiały, no babcia chciałaby wiedzieć, kiedy będzie ta jedyna albo... Ale mówi pożyj. Bo babcia trochę pożyła i trochę życia zna i wie. Znaczy to się zmienia, ja też zaobserwowałem, że to się zmienia, że wcześniej jednak te babcie czy to starsze pokolenie przekazywało co innego, a potem już ten świat się zmienia i też mam na tyle, myślę, że otwartą rodzinę, że o otwartych umysłach, że oni obserwują ten świat i mówią poczekaj, spokojnie, myślę, że warto też stworzyć taką relację, która będzie trwała i która będzie na lata. I musisz jakby znaleźć tą jedyną i poczekaj, bądź cierpliwy. Ja też uważam, że właśnie jesteśmy właśnie młodzi i w tych czasach, jak jesteś młody, masz jeszcze te 20 lat, powinieneś się skupić na rozwoju, na swojej karierze, na tym, żeby coś zbudować dla siebie, a później myśleć właśnie o rodzinie, o drugiej połówce. Myślę, że to jest... Można też to prowadzić dwutorowo. Dokładnie, bo czasem życie też zaskakuje i trzeba brać po prostu to wszystko na klatę. Aniu, a powiedz, czy dobrym pomysłem jest kupienie prezentu dla samego siebie? Tak, kupiłam 12. Proszę. Na 12 miesięcy? Tak, dlatego, że ja bardzo dużo pracowałam w tym roku i o dziwo w mojej branży naprawdę dużo się dzieje, przynajmniej u mnie, tak? Pierwsza fala pokazała, jak bardzo, co jest w życiu najważniejsze tak naprawdę. Najważniejsze są relacje i człowiek. Więc ja, i zdrowie. I tak, i zdrowie to już wiadomo. Więc po prostu stwierdziłam, że sobie siebie nagrodzę i wymyśliłam sobie za każdy miesiąc ciężkiej pracy 12 prezentów, ale poszłam o krok dalej, więc po prostu chciałam wspomóc lokalny biznes, znajomych i tak dalej. Ale to też jest dobry pomysł dla singla. Nie musi 12 prezentów, chociaż zachęcam, bo to jest naprawdę miłe potem rozpakowywanie. Ale jesteś potem zdziwiona? Ojejku, co ja dzisiaj dostałam. No. Ale byłam zdziwiona. Zamówiłam torebkę, myślałam, że jest czerwona, bo to jest mój ulubiony kolor. Widzę, że nie tylko. I patrzę, jakaś bordowa. I wszystkie mówię, to jest bordowa. Nie, to jest czerwona. Nie widzę tu czerwonej. Muszę jeden prezent zmienić. A wy... Chyba, że dokupić drugą. No to jest wiesz ty co, nie może przesadzajmy. Być 13. Ale a 13 jest szczęśliwa. Tak jest. A wy sobie kupiliście prezenty, czy nie? Tak. Nie, ja jeszcze nie. Zapomniałem w zasadzie. Pewnie nie 12, tylko 30. Dla mnie prezentem jest to, że ja sprawiam jakby radość innym, więc ja kupiłam tych prezentów dla siebie bardzo dużo, bo później je rozdaję po kolei, więc ja się cieszę, już nie mogę się doczekać właśnie, jak moja babcia dostanie prezent, albo moja mama, już chcę zobaczyć te uśmiechy na twarzy. To jest największa wartość. Mariusz, ty kup sobie jakiś prezent, się rozmusz, chłopaku. Obejrzyj Kevina. Kevina obejrzyj, będzie dobrze, bo taki smutny jesteś, siedzisz, wiesz. Zaraz tutaj wiesz, rozstrzygniemy sprawę. Kupię ci prezent, będzie dobrze. Dobra, umowa. Kupcie prezent dla Mariusza, dobrze. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Ale to byli pozytywni single, prawda? Oj, zdecydowanie. Tak powinno być. A swatka? Swatka najlepsza na świecie. Proponujemy również, mówiliśmy o prezentach, słuchajcie, żeby kupić prezenty, ale można sobie też samemu zrobić prezenty, jak na przykład bombkę sobie można zrobić, eko taką. Tak, o dokładnie. I to zrobiła nasza... W naszym cyklu. Zrób to sama. Bombka, proszę Państwa, na choinkę, to może być fajny prezent.